Cześć, jestem Luki, a to jest kolejny odcinek serii Kolekcjoner modułów do Farminga 19. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam budynek, którego brakuje w podstawowej wersji gry. Jest to magazyn na zbiory z roślin okopowych. Służy do przechowywania takich zbiorów jak ziemniaki czy też buraki. I działa podobnie jak zwykły silos, który za pomocą systemu taśm składuje, magazynuje ziemniaki bądź też buraki i można je później z tej strony wyładować ze silosu i zawieźć do punktu sprzedaży. Takie obiekty są bardzo popularne zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na wschodzie Europy. Tutaj są ładnie pokazane systemy pasów, które transportują ziemniaki i składują, a następnie tam w rogu jest pas transmisyjny, który przesyła ziemniaki i wyrzuca je z powrotem na przyczepę. Tak, widać, są ładnie kolizje, wszystko jest ładnie zaznaczone. Silos przyjmuje zarówno ziemniaki, jak i buraki, ale tekstura jest tylko ziemniaków. W sklepie znajdziemy w budynkach silosy Root Crop Storage. Koszt to jest 90 tysięcy euro, pojemność to jest 300 tysięcy litrów. Koszt dzienny utrzymania to jest 40 euro, czy też dolarów, w zależności od tego, jaką ustalimy sobie walutę w grze. W budynku też jest zamontowane oświetlenie, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Budynek posiada maskę śnieżną, więc jest jak najbardziej użyteczny w trakcie sezonów. Wyładunek i załadunek ziemniaków. A teraz kolejne buraki cukrowe.
Budynek można bardzo łatwo przerobić, dodając dosłownie dwa wpisy w pliku XML. Tak by mógł przyjmować również marchew oraz cebulę, która jest coraz bardziej popularna na nowych mapach. No, proszę bardzo, przyjmuję cebulę, przepraszam, marchew oraz cebulę. I do wyboru też mamy marchew, ziemniaki, cebulę, buraki. Prawie się właściwa również teksturka przy wysypie. I w sklepie wówczas jest zaznaczone, że przyjmuje ziemniaki, buraki, marchew oraz cebulę. Linki do obu budynków znajdziecie w opisie filmu. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.